Dzisiaj po tym meczu chłopakom w szatni powiedziałem, że jestem bardzo dumny z tego zespołu. Przyjechaliśmy na bardzo ciężki teren, bo trzeba przyznać, że GKS Katowice to jest bardzo dobry zespół i tutaj wyciągnąć jakiekolwiek punkty z tego terenu jest bardzo ciężko. Byliśmy bardzo mocno zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać. Nie udało się, zremisowaliśmy. Mieliśmy swoje bardzo dobre sytuacje po bardzo fajnej, kombinacyjnej grze, a mimo to mogliśmy w końcówce stracić bramkę i przegrać mecz. Ta czerwona kartka, później troszeczkę nerwowości się w naszą grę wydało, ale udało się wywieźć stąd punkt bardzo cenny dla nas. Jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z gry. Jest to dobry prognostyk na kolejne mecze. Witam Państwa serdecznie. Ja dzisiaj być może niespodziewanie, ale dość dłużej wypowiem się, bo mam mieszane uczucia co do tego spotkania. Myślę, że dwa oblicza. Pierwsza i druga połowa. Myślę, że druga połowa to jest to, co chcieliby oglądać wszyscy w Katowicach. Oczywiście chcieliby też bramki, ale przychodząc do Katowic obiecałem jedno, że będziemy wdrażali ten śląski charakter i że będzie tu na pewno każdemu ciężko wygrać i uważam, że w drugiej połowie pokazaliśmy ten śląski charakter. A mówię o tym dlatego, że jakiś czas temu oglądaliśmy wspólnie film Dekada Gieksy i tam padły bardzo mądre, istotne słowa. Awans robi się wygrywając ze słabszymi zespołami, a teoretycznie Bytowia, patrząc na tabelę, była zespołem słabszym. Skoro nawiązałem do tematu awansu, przypomnijmy sobie historię, gdzie był nasz zespół, kiedy rozpoczęliśmy tutaj pracę. Trzy filary, które są potrzebne do tego, żeby ten zespół grał na miarę moich oczekiwań. Motoryka, organizacja gry i jakość grze. Myślę, że dwa pierwsze, motoryka i organizacja gry, pozwoliło nam na to, że dobiliśmy do stawki, która bije się o ten awans. Natomiast ja cały czas uważam, że w teorii są lepsi, potencjalnie od nas lepsze inaczej, lepsze zespoły, które potencjalnie mogą awansować. My dzięki swojej ciężkiej pracy i tej motoryce i organizacji pracy oraz szukaniu tej jakości próbujemy cały czas gonić te punkty i dopisywać sobie do swojego rachunku. Natomiast w kontekście jakości, jeżeli 7 zawodników skrajnie ofensywnych w dzisiejszym meczu wystąpiło i w pierwszej połowie nie mogliśmy stworzyć sobie klarownej sytuacji, no to wniosek jest jeden. Trzeba więcej biegać, więcej pracować i wtedy być może łatwiej będzie o tę sytuację. Tak jak wspomniałem, mieszane uczucia. Pierwsza połowa na pewno na minus i słowa uznania dla Bytowi, że dość mądrze grała. Natomiast w drugiej połowie pokazaliśmy te atuty. Przygotowanie motoryczne sprawiło to, że zawodnicy Bytowi ostatnie minuty bronili się w swoim polu karnym. Dużo tych przerw wymuszonych i uważam, że tutaj im dłużej trwałby ten mecz, tym była szansa na to, żeby wygrać to spotkanie. I ostatnią rzecz, którą chciałem tutaj wspomnieć, to z jednej strony doping kibiców, którzy prawie całe spotkanie nas dopingowali, a z drugiej strony jest mi trochę żal kibiców spod Blaszoka, bo słysząc gwizdy z trybuny głównej, sporadyczne, ale te, które były, one nie uderzają ani we mnie, ani w zespół. Myślę, że uderzają w tych, którzy dopingowali nas całe 90 minut i chciałbym im za to podziękować. Oczywiście liczę, że pomogą nam także w meczach wyjazdowych, bo zostało kilka kolejek, nie stoimy na straconej pozycji, żeby do końca bić się o najwyższe cele. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Andrzej, Wywoda Polskie Radio. Chciałem też powiedzieć, że bo oczywiście cieszy motoryka i cieszy, że w ostatnich minutach od 82 to praktycznie można nazwać, że był szturm na 16, ale dlaczego GKS nie grał od początku ofensywnie? Bo no, tego brakuje w sytuacji, kiedy gramy, będąc wiceliderem, z drużyną 13 w tabeli na własnym stadionie. Dobrze, ja bym powiedział w ten sposób. Po rundzie zespół GKS Katowice był pod kątem jakości na 8 pozycji. W tej chwili jest na pozycji numer 2. Widzimy mankamenty. Ja nie chowam głowy w ziemię i mówiłem cały czas, że jest to, szukamy tej jakości, szukamy różnych rozwiązań. Kluczem do systemu, w którym próbujemy grać, są tak naprawdę dziesiątki.
W tej chwili najlepiej odnajduje się w tej roli Andrzej Prokić. Jest Zeidler, który gdzieś zadania stricte defensywne bardzo dobrze realizuje. Dzisiaj nie było go z racji pauzy za kartki, natomiast w ofensywie nie daje jeszcze tego, co mógłby dać. Cery Magić wchodzi po kontuzji, Foszmańczyk wchodzi po kontuzji, więc mamy skład osobowy, jaki mamy i wokół tego składu musimy się poruszać. Tutaj nic się nie zmieni, nikt nie dojdzie, nikogo nie kupimy, nikt nas, że tak powiem, z otchłani nie przyjdzie i nagle nie zbawi GKS-u Katowice. Musimy szukać w tym, czym mamy, swoich dobrych stron. Pracujemy nad jakością. Końcówka meczu pokazała, że można. Chciałbym, żeby te wszystkie elementy, które wystąpiły w drugiej połowie, nie mówię tutaj o momencie, kiedy Opałasz dostał czerwoną kartkę, tylko o to, że nie baliśmy się grać do przodu. Ja powtarzam zawodnikom w szatni jedną rzecz. Ryzyko to jest to, że staniemy w miejscu i zatrzymamy się z dorobkiem punktowym, który mamy. To jest ryzyko. Grając z ósmej pozycji po rundzie, nie ryzykujemy kompletnie niczym. Ja nadal uważam, że nie jesteśmy faworytem do awansu i podjęcie wszelkich działań, można powiedzieć, do przodu, w moim mniemaniu nie jest kompletnie ryzykiem. Wpajam to zespołowi. Na ile to wychodzi? Myślę, że nie do końca, bo pierwsza połowa pokazała, że zbyt zachowawczo po raz kolejny weszliśmy w mecz. Natomiast druga połowa pokazała oblicze zespołu, które chciałbym widzieć. Oczywiście, zabrakło bramki. Wygralibyśmy ten mecz, inaczej można by było patrzeć na zespół. Natomiast my, tak jak mówię, nie chowamy głowy w piasek, widzimy swoje słabe strony. Każdy mecz jest analizowany. Pokazujemy, jaki sposób zachowań zawodnicy powinni wykorzystywać, żeby no jakby wyglądać i dać większą jakość temu zespołowi. No ale to są 3 miesiące pracy, więc no jakby nie wymagajmy, że tak powiem, cudów. Być może, kiedy udałoby się opanować te 3 filary w ciągu 3 miesięcy, nie pracowałbym w GKS-ie Katowice, a być może w jakimś europejskim klubie, więc cieszę się, że na razie jestem tutaj i pracujemy z tym materiałem ludzkim. Liczę, że uda nam się zagrać 2 dobre połowy w meczu ze Stomilem Olsztyn. Jeszcze jedno pytanie o obsadę bramki, jak zdrowia Abramowicza i na ile ten mecz dzisiejszy i te zwłaszcza interwencja w drugiej połowie ratująca GKS przed stratą bramki wzmocniły Wierzbickiego? No powiem tak, no może w historii trenerskiej to nie jest aż taka długa historia, ale w historii piłkarskiej, czyli dość długiej, nie przypominam sobie, że w ciągu miesiąca stracić 2 bramkarzy. I to 2 tak klasowych, czyli teoretycznie 1 i 2, bo Wierzba był teoretycznie po okresie przygotowawczym numerem 3. W tej chwili urósł do numeru 1. O numer 2 w tej chwili rywalizuje i Procek, i Frankowski junior, więc jest to niespotykana sytuacja, myślę. Natomiast no, myślę, że ta praca z trenerem Ledzeskim w okresie przygotowawczym sprawiła, że Wierzba czuje się takim mocnym punktem zespołu. Ja powtarzam to od początku sezonu, że ten być może 23 w kadrze okaże się, że w najważniejszym, kluczowym meczu, który mam nadzieję jest jeszcze przed nami, wejdzie i dołoży cegiełkę do sukcesu naszego klubu.